Hej, z tej strony witam was Deadman Nine-Sense-Seven w kolejnym odcinku z Mario Forever Space Travels. W porządku, za nami Neptun, pora na Uran. Nie musimy na coś się stać na tej rurze, żeby móc przełączać światy. No to zaczynamy. Kosmiczne statki. 33 monetki do zebrania. Auto scroll, czyli trzeba będzie uważać, bo możemy pominąć coś i nie móc wrócić. Co do samego Uranu, bojże nazwany na cześć boga Uranosa, boga nieba, do pewnego momentu był uważany za kometę czy za gwiazdę. No i jest też jednym z tych lodowcowych olbrzymów. Okej, airshipy w długim świecie to dość niecodzienna rzecz. Ale też nie są one zbyt trudne z tego co widzę. Już mamy checkpoint. Generalnie Mister Przemysł powiedział mi, że w momencie, gdy wybijemy z Big Blocka monetki, to mamy 6 sekund, żeby wybić tyle monetek, ile zdołamy. A później już po prostu nie ma więcej monetek, z tego też powodu właśnie, z tego co wiem, Karol Pig nie dał żadnych właśnie monetek do wybicia w Big Blockach, bo by to nie miało sensu, że musisz zdobyć określoną liczbę. Aj, łana palę. Przegapiłem. Bo by nie miało sensu, że musisz zrobić określoną liczbę monetek, myślę. Jeśli by było, że z Big Blocka możesz wybić na przykład 10, a możesz wybić 20. A i z tego co widzę, to sam się poruszałem tam na dole. A tu się nie poruszam sam. Dziwne. Nie wiem. Okej. Tak, z jakiegoś powodu jak jest się na dole, to cię pcha. A jak byłem na górze, to mnie nie pchało, dziwne. Ale się udało zdobyć gwiazdkę. Bardzo mi się podoba to tło. A no i tak instynktownie już naciskam klawisze, żeby Mario przeszedł do następnego poziomu, ale no nie da rady, musimy poczekać, aż wykona animację chodzenia, dobra. ...66 monetek. Lodowy kwiatek. To zgaduję, że coś trzeba będzie wykorzystać z nim. Aha, właśnie się zastanawiam, czy się odnosi kupa i mnie zaatakuje, ale nie. Po prostu zginął już. No i dobrze. Tak bym musiał wykonać ładny skok. O, udało się. Tutaj mogę zejść. Jest tu coś ukrytego? Chyba nie. No dobrze zatem. Próbujemy wejść gdzie się da. Dobra, tu mógłbym zamrozić może osinka i dostać się na górę, dzięki temu. O, super. Tu chyba nic nie znajdę. No to lecę dalej. Oczywiście skorupa nie pokonuje roślinki z jakiegoś powodu. Dziękuję bardzo. Już myślałem, że będę musiał użyć platformy, żeby dostać się do tej jednej monetki, ale na szczęście nie było to konieczne. Mogę zamrażać te szary spajni? Tak, mogę.
No strzelaj, strzelaj. To jest... Nie rozumiem, to ma strzelać czymś? Bo to zawsze strzela takimi kuleczkami, ale... Tutaj nic a nic. Więc nie wiem, o co chodzi. Jakaś inna funkcja jest tego, czy może... Coś się popsuło? Dobra, nie zamrażać osinek, bo nie będę mógł wejść. To jest tak zimno, że zamazły te. Wyszczeliwacze, nazwijmy to tak. A bo strzelają naprawdę późno i to tak super późno. Nie mam za dużo czasu. Teraz znowu coś jest innego. Nie wiem, co z tym mam zrobić. Jest gwiazdka. Świetnie. No czasu już nie miałem za dużo, ani słowa. Nie wiem do końca, o co chodziło, no bo jak widać, mogłem zrobić wszystkie monetki. Więc nie wiem, dlaczego nagle tamte tuby, co strzelają na ogół kolczatkami, nie strzelały, a niektóre były też złote. Nie wiem. 77 monet, sporo. Okej. Szkoda, że nie można podnosić lodowych bloków i wyciskać. Dziwne, Mario nie podskoczył. Okej. Nie, co ja mam coś zrobić z tym gumbą, czy co? Generalnie zamrożeni przeciwnicy? O dziwo, nie krzywdzą mnie. Bardzo fajnie. Nie mogę ich odmrozić, bo mam same lodowe kwiatki. Już nie wiem, czy bym chciał ich odmrażać zresztą. Już myślałem, że muszę wskoczyć od lewej, co byłoby, no, karkołomnym wyczynem, patrząc na to, że Mario by zjechał po prostu. No i ogólnie nie leci też czas, bo zgaduję, że zamroził się czas. Fajny pomysł. W sumie dzięki temu, że jest czas zamrożony, zgaduję, że możemy poskakać właśnie, żeby sprawdzić, czy nic tu nie ma jeszcze. Nie mogę wskoczyć tam, bo coś mnie blokuje. No, wskoczyłem, ale chyba... Coś tu blokuje gracza. Nie, nic tu nie ma. No trudno. Okej. Sprawdzę na wszelki wypadek, czy na pewno tutaj się nie dało wejść. Musimy wskoczyć w dobry sposób, bo inaczej zgaduję, Mario się ześlizgnie i zginiemy. One up. Okej. Fajnie, że się udało zdobyć. Dalej możemy pokonywać niektórych przeciwników. Dziękuję.
interesuje. Ciekawi mnie, czy jest jakiś gimmick, że musimy, nie wiem, przyjść tu z Fireflowerem i odmrażać wrogów albo bloki. Chyba nie, no bo gwiazdkę zdobyłem. Więc... chyba, że są jeszcze jakieś gwiazdki dodatkowe, niepokazane na przykład na początku etapu. Co, musimy zrobić coś innego, na przykład przejść bez obrażeń. Znajdź jakąś inną rurę. W każdym razie... lustrzana wieża. Aha, dostań się do gwiazdki bez śmieci, żeby ją zdobyć. No. Jestem... ognistym Mariuszem. Podoba mi się tamto tło, że widzimy cały czas, jak tam chodzą jacyś przeciwnicy, roślinka się rusza. Fajnie to wygląda. Mamy bardzo dużo czasu. Trochę dziwnie wygląda przejście przez... szczerze mówiąc. Aha, dobra, tutaj mamy, widzę gimmick, że... że tutaj musimy patrzeć w lustrzane odbicie. Na prawo jest tak, jak mamy iść, tylko po prostu w lustrzanym odbiciu. Fajny pomysł. Czyli teraz jestem tutaj, to przeskakuję tam na drugą stronę i tu wskakuję wyżej. O, coś takiego. Tylko ciężko to ogarnąć trochę. Przypomina mi to I Wanna Be The Boss. Pamiętam, że był tam... świat taki jeden, Kitty Carus bodajże, gdzie właśnie był podobny gimmick. Okej. Okay. Super. Teraz tu skaduję, skaczę na drugą stronę. A dobra, już jestem tutaj. I podoba mi się też, że są takie jakby checkpointy w pewnych miejscach, żebyś nie spadł na przykład na sam początek, na sam dół. To jest litość ze strony twórcy, że tutaj już jak spadniesz, to nie możesz spać niżej. Więc powodzenia we wspinaczce. Porządku. Teraz muszę tak trochę dalej skoczyć, ale no jeszcze nie za daleko gdzieś tu. Coś takiego. Super. No teraz może być trudniej, muszę skoczyć na jeden bloczek. Będzie się tak znajdował. Raz, dwa... chwila, jak wystuję tutaj. Raz, dwa, trzy... jakby trzy bloczki między mną a tamtym bloczkiem są, tak? W porządku. Czyli tu, powiedzmy. Coś... aj, coś pominąłem. No nie jest to oczywiście łatwe. Ani słowa. Dobrze, że jak spadniemy, to mniej więcej łatwo jest zawrócić. A, bo jest jeszcze nade mną są inne bloczki. O! Coś takiego. Super. Świetnie. Teraz tutaj nie obijam się o tamto, więc skaduję. Tutaj wskoczyć. Super. Coś mnie zablokowało, niestety. Aha, bo jest... O! Coś takiego. Teraz jedynie jeden bloczek mnie dzieli. Czy gdzieś tu? Super. Teraz wystarczy chyba wskoczyć do góry. O, coś takiego. No i to byłoby na tyle. Ciekawy gimmick, muszę przyznać. Nie za łatwy, nie za trudny. Czasu mamy wystarczająco dużo, myślę. Chyba 9,99 było coś takiego. Coś koło 1000 było. Muszę przyznać, ciekawy pomysł. W sumie jedyne, co nam groziło, to czas, no bo żadnych przecinków nie uświadczyłem. No na samym dole, ale tutaj kupy to na zasadzie chyba musielibyśmy się postarać, żeby nie wejść. Ma jakąś barierę. Aha, czyli musimy odbić w niego pocisk, tak? Tylko mnie martwi jedno, czyli jak...
Martwi mnie jedno, czy jak już raz nas trafi, to nie da rady go pokonać? W sensie już nie masz Fireflowera, nie możesz odbić pocisku, koniec? Czy są jakieś jeszcze inne metody? Bo tak szczerze mówiąc, jak jest na zasadzie, że już nie masz czegoś, to tak trochę nie lubię czegoś takiego, że musisz mieć, a jak już raz stracisz, to koniec, nie pokonasz bossa, chyba że jest inny sposób. Cóż, wygląda na to, że moja lustrzana wieża nie była wystarczająco wyszukana dla ciebie. Ale nie myśl, że powiem ci cokolwiek tak, jak zrobił to pirat. Przyrzekłem mojemu szefowi, że go nie stracę. Dotrzymam słowa. Dosyć tego, powinienem już iść. Nie próbuj mnie zatrzymać. I teraz przegrasz. Ogrzewanie wieży zostanie wyłączone. Spotkamy się znowu, jeśli znajdziesz szefa. Brzmi groźnie, że w sumie no, jest tutaj zimno i wyłączył ogrzewanie, więc jakaś ucieczka czy coś, jakiś etap, gdzie musimy uciekać albo zginiemy, ale wygląda na to, że nie ma, już sam uciekł. No i świat długi ukończony. Kolejny będzie Saturn. No cóż... W takim razie, powiem, że drugi świat był już lepszy od pierwszego. Było tam parę gimików, co mi się podobały. Coś dodatkowego, typu właśnie ta lustrzana wieża, albo że zamaznięty poziom. To było całkiem ciekawe. No i oczywiście cutscenka, tak jak już na początku gry. Jakaś fabuła jest, coś się rozwija, więc fajnie, zobaczymy jak dalej. I chyba nie pominąłem żadnej gwiazdki w tym drugim świecie, więc w porządku. Będę musiał do pierwszego wrócić i zdobyć jakoś tamtą jedną gwiazdkę. Co nie mogłem platformą uaktywnić, a to się jeszcze zobaczy. No to cóż, to byłoby na tyle w tym odcinku, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polaku Czaba, Wojta Zadosław Domagała, DawidPlay22, Nuevi, Filipelso, VictorPlayGames, Inkmajo The Hedgehog, PancakeRPS, NesonX, Liwszynczak bez nazwy, Żółbotny, Pomidor, CrossGame.pl, Piotr Haduch, JuniorGame YouTube, Michoła, XGamerX, TeamOfPL, Kupszyl, Majka Wiemkówka 12, Klaski 11, Bartek Ademek, Blacki, Bacze, Fire, Player, Yoshi, Fortnia 26, Szymeczek.pl, Mikołaj Gens, Damno Demus, Mr. Jalapeno, Tomek 8389, Bandax, Janek 06, Willy Busta, Muć, Mario Forever, Toksyczny Jebak, Kaptur, Adam Zyś, Mastercard. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!